Arek od samego rana jest w podłym humorze. Dziś z Lucy i Kasią mają jechać do domu ekipy Krzyśka dograć się do teledysku. Arek, krzątając się po kuchni, słyszy rozmowę dziewczyn, z której wynika, że Aneta chce zdradzić Pawlaka, a Kasia nie chce, żeby mężczyzna się o tym dowiedział. Arek wściekł się na nie i zaczął wyliczać, kto kogo zdradził. Kasia uważa, że to nie jego sprawa. Arek wychodzi z domu, bo nie chce jeszcze więcej się denerwować. Po wyjściu z domu udaje się do Pawlaka z trunkiem. Mężczyźni zbierają się ze swoich problemów. Po jakimś czasie są podpici. Wtedy Arek postanawia wyznać Mariuszowi całą prawdę o Anecie. Mężczyzna jest w szoku, że jego żona chce go zdradzić. Arek odpiera, że na trzeźwo nie potrafiłby mu o tym powiedzieć. I cyk, mamy kolejnego alkoholika w 19+. Zaraz ktoś mi napisze, ale przecież dopiero dwa razy zapijał smutki i to nic złego. Ludzie, kochani, Alku zawsze znajdzie jakiś pretekst, żeby się napić. Za niedługo kot mu zdechnie, to też będzie musiał to opić. Zresztą to nie pierwszy raz, bo Arek już tankował po zdradzie Lucy. Tylko później się ogarnął, gdyż jej wybaczył. A tu nie wiadomo, jak będzie, bo jak na razie nie zapowiada się na to, żeby mieli się pogodzić. Co do zdrady, to przecież Kaśka też zdradziła Rafała z Krzyśkiem, a Arek jakoś o tym nie wspomniał. Aż dziwne, że produkcja o tym zapomniała. Gdyby ktoś nie wiedział, to zdradziła go w 45 odcinku. A ty jak uważasz? Arek ma problem z alkoholem?